taką strukturę tej prezentacji, że chciałabym najpierw Państwu pokazać, znaczy tak, chciałabym po pierwsze przedstawić etapy rozwoju biomarkera na przykładzie właśnie, tak jak powiedziałam, mikrocząstek. Natomiast jakby chciałabym przewinąć w trakcie tej prezentacji także swoją własną tutaj historię i to, jak ja starałam się, czy staram się rozwijać biomarkery. Mam nadzieję, że to właśnie Państwu także będzie przydatne, bo zawsze no, ciekawie się słucha czyjejś historii niż tak po prostu jakiejś takiej prezentacji jedynie danymi naukowymi. Czy Państwo widzą moją prezentację w tej chwili? Tak, widzimy. Wspaniale, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, to zacznę od tego, aha, jeszcze, tak jak zawsze mówię też na seminariach, które mam dla studentów, to jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, także w trakcie tej prezentacji, to zapraszam do ich zadawania. Oczywiście na końcu także będę do Państwa dyspozycji, a gdyby ktoś chciał zadać pytanie w kuluarach gdzieś tam poza tym spotkaniem, to także zapraszam do kontaktu mailowego. No i zaczynając prezentację, no to moja historia zaczyna się w momencie ukończenia, moja historia w sensie już taka zawodowa, w momencie ukończenia naszej uczelni Alma Mater Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2015 roku. I wtedy zaczęłam studia doktoranckie i rezydenturę w pierwszej katedrze klinice kardiologii pod kierownictwem naukowym pana profesora Filipiaka. No i na tamtym etapie w klinice toczyło się dużo badań, no bo zawsze jest tak, że jak zaczynamy badania, to coś nas może interesować, a jakby im więcej o tym czytamy, tym jakby więcej rzeczy jest oczywiście jasnych dla nas, więc no wiemy, że pewnych badań nie warto przeprowadzać. Natomiast w klinice wtedy toczyły się badania na takie niejasne jeszcze w kardiologii tematy dotyczące leczenia przeciwpłytkowego. Ja wówczas miałam za zadanie napisać fragment grantu wspólnie z kolegą. To był grant, który on składał, bo ja wtedy jeszcze byłam studentką, nie miałam dorobku naukowego. No i ten grant dotyczył nowych markerów aktywacji płytek krwi. No, był to dosyć trudny temat, bo na studiach coś tam słyszymy, tak? Coś o pen-selektynie, coś tam o agregacji płytek, ale jakby no nie jest to standard w tej chwili w czasie naszego kształcenia medycznego. No i zresztą dobrze, tak? No bo jest to jakaś tam już pewna odnoga wiedzy medycznej. No i ja tutaj tymi płytkami się bardzo zafascynowałam. No i szukałam tych markerów, właściwie chciałam znaleźć taki najlepszy, tak? No bo szukałam w literaturze, okazało się, że wszystkie mają jakieś tam wady i zalety. No te wady były często duże, na przykład trzeba było oceniać je we krwi świeżej, czyli to już na przykład eliminowało możliwość, nie wiem, przeprowadzenia takich badań u pacjentów w trakcie pracy klinicznej, tak? Bo nie zawsze mamy czas na to, żeby od razu tą krew, mówiąc krótko, tam jakoś opracować. Część z nich była bardzo niewiarygodna, część zależała od metody, jaką oznaczaliśmy. No i to jakby wszystko gdzieś tam sobie podsumowałam. No i w końcu trafiłam na takie markery, które się nazywają mikrocząstki. No i te mikrocząstki wydawały mi się w ogóle takim złotym graalem, no bo miały dużo takich cech, których właściwie nie miał żaden inny marker. No po pierwsze można je było oceniać po zamrożeniu, tak? Czyli można było pobrać krew, przygotować osocze, wpakować do zamrażarki, no i później po długim, długim czasie wszystkie je naraz oznaczyć. Po drugie, one były uwalniane z aktywowanych płytek krwi i miały na swojej powierzchni markery jakby specyficzne dla aktywowanych płytek. Więc to było też bardzo ważne pod kątem markera. No i po trzecie, to co było jeszcze i chyba w ogóle najważniejsze, no znalazłam protokoły w literaturze, które pozwalałyby na oznaczenie ich w wieloośrodkowych badaniach klinicznych, a wiemy, że no, wieloośrodkowe badania to jest taki no, właściwie warunek, jeżeli już chcemy naprawdę jakiś biomarker rozwinąć, no to on się musi sprawdzić, musi być przebadany w licznych populacjach. No i ja się absolutnie tymi cząsteczkami zafascynowałam. Tutaj jeszcze obraz z mikroskopu elektronowego osocza. Tutaj widzimy, że te mikrocząsteczki to są te właśnie ciemniejsze struktury pokazane strzałkami, czyli tutaj Państwa chciałam przekonać, że one naprawdę istnieją. Ale też to, co jest ważne na tym slajdzie, to proszę zobaczyć, jakie one są małe. Tak? To jest 200 nanometrów, czyli tutaj taka jedna cząsteczka może mieć ze 100. Dla porównania nasza płytka krwi ma 2,5 mikrometra, tak? Czyli to jest no, ponad 10 razy więcej.
A te płytki, pamiętajcie Państwo, są najmniejsze w naszej krwi, tak? Więc to są najmniejsze elementy. Więc tutaj już no, pewna trudność z badaniem tych mikrocząsteczek. No ale okej, okay, idźmy dalej. Tutaj znalazłam taką literaturę, gdzie było napisane, że one są potencjalnymi biomarkerami w ogóle nie tylko w chorobach sercowo-naczyniowych, ale też w chorobach onkologicznych. Takie mikrocząsteczki jakby specyficznie pochodzące z komórek nowotworowych mogłyby być pierwszym takim testem przesiewowym na obecność czy na rozwój jakiegoś nowotworu. W ogóle mnóstwo płynów ustrojowych, oczywiście osocza, po płyn owodniowy, po mocz, po ślinę, więc jakby no, po prostu niespożyta możliwość rozwoju w tym zakresie. No i tutaj metodą cytometrii jest, analizy, jest cytometria przepływowa. W cytometrii polega to na tym, że komórki sobie, czy też mikrocząstki sobie przepływają przez wiązkę lasera. Ona wówczas odbijają światło lasera, no i widzimy je na naszym później ekranie. No wszystko to wydawało się takie dosyć przystępne, no bo przecież cytometr w każdym szpitalu jest. Wystarczy opisać tą metodykę, no i zrobić projekt i będziemy mieli na pewno jakiś nowy biomarker. A tutaj widzimy taki wykres właśnie wyniku mikrocząsteczek. Na prawo od tej pionowej kreski to są właśnie, każda z tych kropek to jest jedna mikrocząsteczka pochodząca z jakiejś tam interesującej nas komórki. No dobrze, no ale jak przejdziemy sobie do definicji biomarkera, no to tak, tutaj zgodnie z takim, z taką publikacją w European Heart Journal, wiemy, że prestiżowe czasopismo, pan profesor Hofer mówi nam, że biomarker to jest wskaźnik stanu patofizjologicznego, który może być zmierzony w sposób wiarygodny i powtarzalny. Jeżeli chodzi o wiarygodność, no to czytając, przeglądając literaturę, okazało się, że z tych wszystkich cytometrów, które są dostępne tak wszechstronnie i tak popularne, to właściwie tylko 1/3, znaczy 1/3 nie wykrywają w ogóle żadnych mikrocząstek, a to było w ogóle badanie pochodzące tylko i wyłącznie z ośrodków, które je badały. Tak, czyli te ośrodki publikowały, uważały się za eksperckie w tym zakresie. No, trudne, prawda? Więc w tym momencie, no, jakby nie mając wiedzy eksperckiej, na pewno byłoby nam ciężko zacząć badanie w Polsce, no, gdzie nikt nie wie do końca, jak te mikrocząstki badać, i takie niepokojące dowody w literaturze. No, jeżeli chodzi o powtarzalność, tutaj to już akurat mój artykuł, ale też na początku rozwoju w tym kierunku, okazało się, że w ogóle w czasie ostatnich dekad to te stężenia mikrocząstek się różniły ponad 1000 razy w osoczu. No. I tutaj właśnie ta kreska czerwona pokazuje ich wzrost, więc znowu ta powtarzalność też jest trudna, no bo jeżeli ja zbadam w tym momencie stężenie mikrocząstek w 2020 roku, to właściwie moje wyniki będą nieporównywalne do tych, które autorzy oceniali w 2000 roku, tak? No to wynika z różnych rzeczy, między innymi właśnie z tej coraz lepszej czułości cytometrów przepływowych, no ale tutaj widzimy, że już trzeba być ostrożnym. No i w związku z tym tutaj jest coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć, znowu element mojej historii. No, mając takie problemy, takie trudne metodycznie aspekty, i to już też wiele razy mówiłam moim studentom, no trzeba poszukać pomocy, tak? My na początku rozwoju naukowego wielu rzeczy nie wiemy, właściwie mówiąc już krótko, niczego nie wiemy, więc dobrze jest znaleźć kogoś, kto wie więcej od nas, kto opublikował na ten temat dużo już różnych rzeczy. I tutaj jest taki e-mail, którego ja dostałam, czy wysłałam najpierw do pana doktora Rinka Newlanda, który był autorem wielu publikacji na ten temat. I ja po prostu zapytałam go o wszystko, czego nie wiedziałam. Ja nie znałam tego pana profesora, ale to nie szkodzi. I wam też chciałabym przekazać taką pierwszą z takich take home message, żebyście nie bali się prosić o pomoc ekspertów w swoich badaniach naukowych. I tutaj wspólnie z panem doktorem zrobiliśmy taki przegląd literatury na temat tego, co w ogóle wiemy, czego jeszcze nam brakuje w wiedzy o tych mikrocząstkach. I tutaj jest kolejna dla Was take home message, one oczywiście będą na końcu podsumowane, że jeżeli chcecie zająć się jakimś tematem, coś Was interesuje, to czasami jest tak, że mamy jakąś tam śladową wiedzę, natomiast trzeba się w to zagłębić, trzeba poszukać, zobaczyć rzeczywiście, co mówią na ten temat inni autorzy, bo to nas uchroni przed dwiema rzeczami. Po pierwsze, nie zrobimy badania, które ktoś już zrobił, na przykład 3 razy i 3 razy komuś coś nie wyszło. No, oczywiście można spróbować to zrobić, może z lepszą metodyką, może
w jakiś inny sposób, ale no, raczej szansa, że nam to wyjdzie, skoro poprzedni autorzy mieli z tym problem, jest marna, więc unikniemy tutaj badania, które no jakby już wiadomo, że raczej ten pomysł jest nietrafiony w oparciu o dowody innych autorów. No a po drugie, właśnie będziemy mieli informacje na temat takich luk w wiedzy na temat danego markera, czy w ogóle na jakikolwiek temat. I to pomoże nam sformułować takie badanie, które później po kilku latach, bo pamiętajcie, że od momentu do publikacji, znaczy pomysłu do publikacji mija zwykle kilka lat, które będzie miało szansę właśnie na dobrą, no impaktowaną oczywiście, ale także po prostu taką dobrą, poważaną w świecie naukowym publikację. Tutaj zrobiliśmy wtedy takie podsumowanie między innymi na temat wiedzy o składzie biochemicznym i funkcji. Nie chcę, żebyście teraz się w to zagłębiali. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli zaczynacie jakieś badania, choćby to był opis przypadku klinicznego albo jakiś review, to po prostu musicie być ekspertami w tym temacie, który badacie. I tutaj łącznie z wieloma ekspertami udało nam się stworzyć takie pierwsze wytyczne dotyczące właśnie badań nad mikropęcherzykami. Nie mówię, że od razu musicie tworzyć wytyczne na temat waszych tematów badawczych, natomiast tutaj po prostu takich wytycznych nie było i no i po prostu wszyscy robili troszeczkę inaczej te oznaczenia i bardzo ważna była ich standaryzacja. No i już przechodząc do etapów rozwoju biomarkera, jest jej właściwie tutaj, znalazłam w literaturze, 6, tak? Czyli pierwszy etap przedkliniczny, obiecujące wyniki badań przedklinicznych. I nad tym się teraz pochylę. Tutaj to nie są nasze badania, tylko innych autorów. Było bardzo ciekawe badanie, w którym wykazano, że zakrzep, czy skrzeplina w warunkach in vitro, czyli w takich warunkach laboratoryjnych, wychwytuje mikrocząstki płytkowe, natomiast uwalnia mikrocząstki erytrocytarne. Tak? I to badano w taki sposób, że oceniano stężenie tych mikrocząstek jakby przed przepłynięciem krwi przez tą skrzeplinę i po. No, bardzo ciekawe tutaj, interesujące wyniki. Żeby też nie być gołosłowną, to pokażę Wam, że rzeczywiście te mikrocząstki płytkowe są elementem zakrzepu. To są te niewielkie takie kropeczki tutaj, tak, pod mikroskopem elektronowym. Tak to wygląda, więc rzeczywiście wydaje się, że one w jakiś sposób są wyłapywane przez zakrzepy. No, pytanie, czy tworzą jakby funkcję tutaj podtrzymującą tą skrzeplinę, czy po prostu są takim elementem przypadkowym, my tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno wiemy, że mają jakieś tutaj, no pewnie jakąś rolę w tworzeniu zakrzepu. No dobrze, czyli są wyniki badań przedklinicznych. No a oczywiście w kardiologii taki pierwszy stan, który nam się kojarzy z powstawaniem zakrzepów, to jest ostry zespół wieńcowy, tak? Czyli znowu pęknięcie blaszki miażdżycowej i nagłe zamknięcie naczynia przez właśnie skrzep powstały na tej pękniętej blaszce. No i tutaj znowu, to nie było badanie oryginalne, tylko praca poglądowa, przegląd literatury na temat tego, czy w ogóle takie mikrocząstki byłyby przydatne jako markery zakrzepicy w ogóle tętniczej, tak? Czyli właśnie między innymi ostrych zespołów wieńcowych, no i dlaczego by tak było. Także jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie, tak jak już mówiłam, taki przegląd literatury stworzyć, ale także, żeby zorientować się, jeżeli chcecie zrobić badanie kliniczne, jakie są dowody przedkliniczne, tak? Co było do tej pory publikowane w modelu przedklinicznym i czy Wy jesteście już w Waszym temacie na takim etapie, że możecie to badanie przeprowadzić u ludzi, tak? To jest trzecia z kolei take home message. Jeszcze kilka ich będzie. No i teraz chwila o pomyśle, który my mieliśmy i to jest pomysł mojej pracy doktorskiej. No tak jak mówiłam, ja się zafascynowałam płytkami krwi. No i te płytki wiedziałam, że uwalniają różne mikrocząstki, między innymi eksponujące markę CD61, to jest receptor dla fibrinogenu, ale także P-selektynę czy fosfatydyloserynę. To są takie markery, które no, generalnie odgrywają takie cząsteczki, które odgrywają rolę prozakrzepową i prozapalną. No i wiemy, że jak mamy aktywatora płytek krwi, taki aktywator jak adenozynodifosforan na przykład, on nam aktywuje bardzo ważny receptor P2Y12. Na pewno część z Państwa już po farmakologii wie, że to jest kluczowy receptor, który blokujemy u pacjentów z ostrym zawałem serca. No, po aktywacji tego receptora płytka ulega aktywacji, no i uwalnia mikrocząstki. No, ale aha, no i to się dzieje poprzez to, że wewnątrzkomórkowo
gdzieś tam spada stężenie takiego markera CRP. No, to nie jest takie ważne, natomiast też warto, żeby Państwo znali te takie docelowe szlaki, no, które Państwo badają, tak? Bo to jest rzeczywiście istotne. No i ten receptor wiemy, że odgrywa bardzo ważne znaczenie w procesach zapalnych i zakrzepowych, aktywacja, agregacja płytek, ekspozycja właśnie prozakrzepowej fosfaty deloseryny i prozapalnej P-selektyny. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że mamy taki lek ticagrelol, tak, inaczej Brivic, który hamuje ten receptor i który jako jedyny z leków dostępnych na rynku antagonistów P2Y12 hamuje nam płytki krwi i jednocześnie obniża śmiertelność całkowitą. Tak? Żaden z innych leków nie obniżał śmiertelności, w sensie z tej grupy, całkowitej u pacjentów. No i teraz pytanie, czy to wynika tylko z efektu przeciwpłytkowego, czy może też ten lek, i taka była moja hipoteza, ma działanie przeciwmikrocząsteczkowe, czyli po prostu hamuje nam, mówimy często w kardiologii o działaniu pleiotropowym, tak? Ma jakby więcej niż jedno działanie, hamuje nam uwalnianie tych mikrocząstek z płytek krwi. Z drugiej strony wiemy, że ten lek hamuje także, czy raczej hamuje wychwyt zwrotny adenozyny. I to jest jego takie dodatkowe działanie. No i wiemy, że adenozyna z kolei ma działanie przeciwstawne do tego receptora, czyli ma działanie kardioprotekcyjne, wazodylatacyjne, moduluje odpowiedź zapalną, no i jako działanie niepożądane może pojawić się u pacjentów duszność. W związku z tym my wiedzieliśmy, że ten lek nie tylko hamuje receptor P2Y12, ale także zwiększa stężenie adenozyny poprzez hamowanie jej wychwytu zwrotnego. No i przez to adenozyna może sobie działać na receptor swój tam na płytkach krwi i także jakby w takim podwójnym mechanizmie może nam uwalniać hamowanie wytwarzania mikrocząstek. W związku z tym no jakby ta skuteczność hamowania płytek krwi może być podwójna, tak? Czyli przez blok jednego receptora i aktywację drugiego. Nie chcę Państwa zanudzić, chodzi mi tylko o to, żeby Państwo wiedzieli, że jak Państwo mają jakąś hipotezę, to ona musi być jakby, no musi mieć jakąś taką podstawę patofizjologiczną, tak żebyśmy mogli jakby od tego elementu molekularnego przejść do elementu klinicznego, tak? No i tutaj najpierw oczywiście, tak jak Państwu pokazałam, ważne, żebyśmy naszą hipotezę sprawdzili w modelu eksperymentalnym. No bo jeżeli coś nie działa w modelu eksperymentalnym, no to szkoda energii, szkoda czasu, ale też szkoda pieniędzy na badania kliniczne, które są, no oczywiście i narażania pacjentów, tak? Na badanie, które nic nam nie przyniesie. No i w modelu eksperymentalnym my tutaj inkubowaliśmy płytki krwi właśnie z tymi lekami, czyli z antagonistami, między innymi receptora P2Y12. Tutaj mieliśmy jakąś tam kontrolę, bo zawsze ważna jest kontrola w badaniach eksperymentalnych. No i okazało się rzeczywiście, że tutaj widzimy, że w tym modelu eksperymentalnym nasz lek, który chcieliśmy badać, hamował to uwalnianie mikrocząstek z płytek krwi. Tak, czyli właściwie ten poziom po dodaniu agonisty był taki sam, jak w przypadku płytek krwi zupełnie nieaktywowanych. No dobrze, więc tutaj wyniki z modelu eksperymentalnego bardzo takie zachęcające. Czyli mamy znowu ten model przedkliniczny. No dobrze, jak mamy model przedkliniczny, no to chcemy go jakoś zwalidować oczywiście, tak? Taka walidacja to mówimy o tym, że test różnicuje osoby chore od osób zdrowych. No i tutaj dużo było badań na temat mikrocząstek płytkowych w ostrym zespole wieńcowym, więc na przykład takiego badania już bym nie polecała robić, no bo na ten temat już jest metaanaliza. No i widzimy, że proszę Państwa, że tutaj wykazano już w oparciu o kilka badań, że te mikrocząstki, ich stężenie jest większe niż w ostrych zespołach wieńcowych, niż u pacjentów zdrowych, tak? Także tutaj takiego badania byśmy już nie robili. No właśnie, natomiast to, co byśmy mogli zrobić, skoro wiemy, że ono się różni u pacjentów zdrowych i u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, to inne badanie. Na przykład, to właśnie badanie my zrobiliśmy, to było chyba pierwsze takie badanie, na pewno pierwsze randomizowane, w którym porównaliśmy, czy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, ale leczonymi, u pacjentów leczonych różnymi lekami, czy te stężenia się różnią. Tutaj kolejna rzecz, proszę Państwa, jak Państwo planują badanie kliniczne, to bardzo ważne jest, żeby to badanie zarejestrować. Ja tego nie wiedziałam, ale starałam się wtedy o grant, zdaje się tam od jednej z firm, która wymagała w ramach takiej transparentności, żeby badanie było zarejestrowane.
Proszę Państwa, badania zarejestrowane, po pierwsze, lepiej się publikują, bo często trzeba podać numer rejestracyjny, no a po drugie, tak, no też zwiększają nam tutaj taką transparentność nas jako badaczy, no pokazują, że my raportujemy to, co robimy. Więc jest taka baza, bardzo, bardzo zachęcam, żeby z tej bazy korzystać. WUM nawet zresztą ma jakieś tam biuro, które pomaga w rejestracji badań, także zachęcam Państwa, nie jest to długi proces, właściwie to tak jedno popołudnie rejestracji takiego badania, a później mamy już przez kolejne lata trwania badania tak zwany spokój. Druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to że warto publikować, proszę Państwa, protokoły badań. Teraz coraz więcej i naprawdę dobrych czasopism pozwala na publikację protokołu, to znaczy nie wyników badania, tylko właśnie tego, co my zrobimy, tak? Czyli jakby dokładnego planu, jakie mamy punkty końcowe, jakie mamy metody statystyczne, jaka grupa będzie włączona i tak dalej. I takie publikacje też do Państwa zachęcam, no to też jest zawsze dodatkowa motywacja dla nas, żeby to badanie jak najdokładniej na etapie wstępnym zaplanować. No i tutaj już kolejny artykuł oczywiście z wynikami badania, no to, że wyniki badań trzeba publikować, to myślę, że Państwa nie muszę do tego przekonywać, zresztą Państwo są znakomici w tym zakresie i też wielu z Państwa już ma bardzo dobry i imponujący dorobek naukowy. I my tak te wyniki oczywiście również opublikowaliśmy. Tutaj jeszcze schemat badania, no schemat był taki, że pacjenci przychodzili do nas z zawałem serca, byli leczeni, później w pierwszej dobie po angioplastyce wieńcowej byli randomizowani do dwóch strategii terapeutycznych, do tego silniejszego leku i do tego słabszego leku. No i oczywiście hipoteza była taka, że ten silniejszy, ten, który zmniejszał tą śmiertelność całkowitą, zmniejszał też stężenie mikrocząstek i to był taki jego dodatkowy mechanizm działania. No i tam pobieraliśmy kilka razy krew, między innymi na początku jako taki punkt baseline i później przed wyjściem ze szpitala i po 6 miesiącach w trakcie follow-up. To, co jest też ważne, to zawsze też Państwu mówię, jak Państwo publikują swoje wyniki, to warto jest przedstawić tak zwany flowchart, tak, badania, czyli pokazać, ilu pacjentów w ogóle było w tym czasie na przykład w pracowni hemodynamicznej, czy w ogóle wziętych pod uwagę, ilu Państwo zrandomizowali i czy któryś z pacjentów wypadł z ostatecznej analizy, jeżeli tak, to dlaczego, tak, no bo to też jest nasza transparentność i recenzent od razu wie, że to badanie, nawet jeżeli nam wypadła połowa pacjentów, no to trudno, trzeba to napisać, że jest to limitation, ale zawsze lepiej wygląda, jak to raportujemy, niż jak takiej ryciny nie ma. No i w naszym badaniu udało się udowodnić tę hipotezę, że rzeczywiście ticagrelor, czyli ten lek, który silniej hamuje płytki krwi, także ma takie silniejsze działanie przeciwmikrocząsteczkowe. To w ogóle było bardzo ciekawe, bo zobaczą Państwo, że to stężenie u pacjentów leczonych ticagrelorem było właściwie takie samo cały czas do 6 miesiąca po zawale serca, natomiast u pacjentów leczonych clopidogrelem ono rosło, tak? Czyli to też taki ciekawy mechanizm, tak jakby na początku one się nie różniły i tam w ostrej fazie zawału, tak? W momencie wyjścia ze szpitala, i te różnice pojawiały się dopiero po czasie, więc takie rzeczywiście interesujące dosyć wyniki. I tutaj kolejna take home message. Proszę Państwa, ja te wyniki miałam okazję zaprezentować w Paryżu na konferencji ESC i przyznam szczerze, że to był dla mnie chyba najpiękniejszy taki moment w trakcie realizacji pracy doktorskiej. No oczywiście obrona jest też pięknym momentem, ale prezentacja swoich własnych wyników badania, które my zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy na prestiżowej konferencji naukowej, naprawdę jest no, taką dużą nagrodą. I też kolejna tutaj take home message, zachęcam Państwa, żeby Państwo jak najszerzej te swoje wyniki prezentowali. Wysłali abstrakt na konferencje studenckie, ale także już później, w momencie, kiedy Państwo już będą lekarzami, próbowali po prostu, tak, wysyłać te swoje wyniki badań i prezentować je. To też jest świetna okazja do dyskusji. Ktoś nam zada bardzo trudne pytanie, oczywiście jest to stresujące, bo może nie będziemy znali odpowiedzi, ale to nie szkodzi, tak, bo to są badania, to jest tak jakby rozwój science in progress, także nie na wszystkie pytania jeszcze mamy odpowiedzi i to nie jest nic złego, natomiast Państwo w ten sposób uczą się dyskusji z widownią, uczą się przedstawiania swoich wyników badań. No i ostatecznie jest to zawsze, zawsze z korzyścią, także gorąco do tego zachęcam. No i to był ten element walidacji. No i dalej przechodzimy do kolejnych etapów rozwoju biomarkera. To już nie będą moje badania, bo ja jeszcze na tym etapie nie jestem.
Natomiast tutaj koledzy z między innymi też z Amsterdamu zrobili kilka ciekawych badań, które Państwu zaprezentuję. W badaniu retrospektywnym chcemy udowodnić, czy test różnicuje nam tych pacjentów, którzy zachorowali, od osób zdrowych. Aha, i to będzie połączone z badaniem prospektywnym, czyli to, czy test przewiduje nam wystąpienie choroby. No bo możemy rzeczywiście zrobić takie badanie, że najpierw sobie porównamy retrospektywnie, a potem pewną grupę sobie będziemy śledzili dalej. Zresztą no, nasza sekcja też kilka takich badań robi. I tutaj bardzo ciekawe badanie, w którym ja nie brałam udziału, ale brali właśnie pan, między innymi pan doktor Newland. Proszę Państwa, tutaj koledzy badali, czy mikrocząstki eksponujące czynnik tkankowy, czyli taki bardzo ważny prokoagulacyjny czynnik, mogą mieć znaczenie w przewidzeniu tego, kto z pacjentów onkologicznych będzie miał zakrzepicę żył głębokich, tak? Po 6 miesiącach. I rzeczywiście włączyli do badania ponad 600 pacjentów w 6 ośrodkach. Tutaj od razu pokazuje dobre badanie, duża grupa, dużo ośrodków, tak? Pierwotny punkt końcowy jasno określony, pojedynczy. No i oczywiście od razu publikacja wyników, które też zaraz Państwu pokażę. Tutaj też pokazuje to badanie, bo my jako badanie jednoośrodkowe nigdy nie będziemy w stanie zrobić czy zrekrutować takiej liczby pacjentów. No głównie dlatego, że no nie chcemy robić badania przez 10 lat, tak? No chcemy je gdzieś tam w miarę szybko skończyć i, no i mieć wyniki, tak? Bo kto to wie, co będzie za 10 lat, więc warto inne ośrodki zaprosić. My w ogóle mamy w Polsce bardzo fajnie działający Klub 30, tak zwany Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który zrzesza młodych kardiologów. Ja właśnie większość swoich badań wieloośrodkowych robię z osobami należącymi do tego klubu. Naprawdę wspaniałe współprace. Bardzo Państwa zachęcam, żeby taki zespół badawczy swój budować i dzielić się właśnie tymi pomysłami i badaniami. No i tutaj rzeczywiście okazało się, że te mikrocząstki w takim teście generacji fibryny przewidywały tę zakrzepicę żył głębokich u pacjentów z rakiem trzustki. Natomiast u wszystkich pacjentów, natomiast okazało się, że głównie odpowiadała za to grupa pacjentów z rakiem trzustki, natomiast u pacjentów na przykład z rakiem płuc tej różnicy nie było. No to już jest taka subanaliza, ale zawsze warto mieć też tą grupę większą, żebyśmy później mogli te subanalizy ewentualnie zrobić. No i to już będzie chyba przedostatni element, czyli oprócz tego, że mikrocząstki mają na swojej powierzchni bardzo ciekawe te molekuły, które pozwalają na ich identyfikację, to jeszcze ciekawsze molekuły mają w środku. Właśnie między innymi białka, lipidy i mikroRNA. I tutaj też koledzy z kolei z innego ośrodka, ale również w Amsterdamie, pokazali, że to mikroRNA w mikrocząstkach przewiduje nam nawrót chłoniaka Hodgkina. Tutaj widzą Państwo ekspresję mikroRNA na osi pionowej i tutaj porównanie grupy pacjentów zdrowych na niebiesko z chłoniakiem Hodgkina na czerwono. I proszę Państwa, to stężenie mikroRNA w mikrocząstkach rosło wcześniej, niż pojawiały się nowe zmiany sugerujące nawrót w badaniu PET. Tak? I tutaj rzeczywiście to pole pod krzywą bardzo, bardzo dobre. I tutaj też pan profesor ten test opatentował i też skomercjalizował. On jest w tej chwili dostępny komercyjnie przez taką firmę XBiom, więc tutaj też bardzo ważny element taki łączący badania naukowe, no później z ich, no może źle to brzmi, sprzedażą, tak? Ale my też musimy wiedzieć, w Polsce jest ciągle tego za mało, że nasze pomysły są bardzo cenne. Jeżeli udało nam się coś super wymyślić, to być może jest to element, który moglibyśmy też opatentować, tak? Albo być może moglibyśmy założyć firmę, która komercyjnie będzie na przykład taki test opracowany przez nas sprzedawała. Za granicą często jest tak, że są specjalne biura, takie biura patentowe, czy też takie biura pośredniczące jakby w negocjacjach pomiędzy właśnie naukowcami, a osobami zajmującymi się już stricte komercjalizacją badań klinicznych, czy w ogóle wyników badań. Ale to w Polsce też oczywiście z czasem będzie. Pokazuję to Państwu, żeby Państwo mieli taką też świadomość, że te nasze pomysły to nie jest tylko tak, że publikacja jest ostatecznym celem, ale czasami można naprawdę założyć firmę, tak? Na przykład zajmującą się właśnie propagowaniem wynalazku, tak? Który powstał tam gdzieś w naszej głowie. No i tutaj, jeżeli chodzi o kontrolę zachorowań, no to jest zmniejsza ryzyko zachorowania. No oczywiście tego byśmy chcieli od każdego biomarkera.
przypadku mikrocząstek tego jeszcze nie mamy, aczkolwiek są już takie pierwsze próby używania właśnie mikrocząstek w terapii, czy jako celu terapeutycznego, na przykład hamowania ich uwalniania, czy w ogóle jako na przykład nośników leków, tak, bo wiemy, że mają jakieś tam receptory specyficzne, można je zmodyfikować i starać się na przykład doprowadzić chemioterapeutyk do konkretnej komórki w sposób celowany przy użyciu właśnie mikrocząstek, no ale są to oczywiście badania jeszcze w fazie bardzo wstępnej. No tak, tutaj akurat w przypadku mikrocząstek być może uda nam się w oparciu o te badania, które my przeprowadziliśmy, zamiast tego zobaczyć, czy w takim już czwartej fazie badań te mikrocząstki mogłyby nam służyć jako biomarkery właśnie odpowiedzi na leki przeciwpłytkowe, bo tak jak Państwu pokazałam, widać, że one się różnią, tak, w obu tych ramionach u pacjentów leczonych różnymi lekami. No i podsumowując te wszystkie take home message, które Państwu przekazałam, tutaj po pierwsze, be the expert in your topic, tak, czyli jeżeli Państwo się czymś zajmują, to proszę, no właśnie myślę, że najważniejszym elementem na początku tej drogi jest właśnie to, żeby Państwo byli ekspertami w swoim temacie, żeby Państwo wiedzieli, co już na ten temat jest opublikowane, a czego jeszcze brakuje. Ale oczywistym jest, że nigdy na początku nie będziemy sami z siebie tak wybitnym ekspertem, to jest oczywiste. W związku z tym my absolutnie potrzebujemy konsultacji innych osób, które już są naprawdę ekspertami, tak? Nie takimi przenośni, w jakim tutaj, o czym mówiłam w pierwszym punkcie, tylko rzeczywiście osób, które już na ten temat wiele rzeczy opublikowały. I też nie bójmy się zadawać pytania. Też myślę, że często jeszcze w Polsce my boimy się, czy niezręcznie nam jest zadawać pytania, bo boimy się, że to będzie świadczyło o naszej niewiedzy, a tak zupełnie nie jest. Tutaj w ośrodkach zagranicznych bardzo często zadawanie pytań jest wręcz wymagane, tak, na studiach i później w trakcie pracy naukowej. Ja wiele razy widziałam takie sytuacje, gdzie profesor nie potrafił odpowiedzieć na pytanie i to nie był wstyd, a jednocześnie raz kiedyś pan doktor Newland powiedział do mnie, że najbardziej go irytuje, że się z nim we wszystkim zgadzam, tak? No bo mi się wydawało, że mi nie wypada go krytykować, przecież on jest profesorem, a ja byłam jeszcze chyba studentką wtedy, tylko właśnie chciał, żebyśmy mieli taką relację typu właśnie brainstorming i takiego wymiany poglądów, niż tego, że on coś tam mówił, a ja ciągle przytakiwałam. Także do tego też Państwa zachęcam. Trzeci element, tak jak powiedziałam, no trzeba zbudować swój zespół, tak? Czyli zespół osób, które będą z nami pracowały, bo sami w pojedynkę Państwo wiele nie osiągną. Są oczywiście wybitne jednostki i oczywiście zawsze w tym zespole muszą być jasno określone zadania, tak jak i autorstwo publikacji, które Państwo piszą. Też dobrze jest na początku wiedzieć, czy Państwo będą pierwszym autorem, czy Państwo będą piątym autorem, no bo to też determinuje jakoś tam wkład pracy. No i kolejny etap tutaj, to co w polskiej nauce jest wciąż jeszcze trudne, ale coraz myślę łatwiejsze, no musimy pomyśleć o funduszach, tak, czyli o tym, czy nasze badanie, które sobie zaplanowaliśmy, czy chcemy zaplanować, no jak ono będzie drogie, czy to ono wymaga tylko, nie wiem, przejrzenia dokumentacji medycznej retrospektywnie, czy może wymaga całego szeregu odczynników laboratoryjnych, no i jeżeli tak, no to ile to kosztuje, no i skąd na to weźmiemy pieniądze, tak, czy w ogóle to jest realne. Na szczęście jest tych grantów coraz więcej, także dla młodych badaczy, nawet dla studentów, także ten temat myślę, że w kolejnych latach będzie coraz bliższy także Państwu. No i ostatecznie dochodzimy do etapu, gdzie to badanie chcemy zaprojektować i warto tutaj pamiętać właśnie o czym powiedziałam, że temat, który Państwo sobie wybrali, nadaje się już na etap kliniczny, czy może jeszcze najpierw trzeba by zrobić jakieś badania eksperymentalne. A jeżeli eksperymentalne, to czy wiemy, jak to zrobić, czy znowu musimy skonsultować się z jakimiś ekspertami. No i przedostatni element, to co też wspomniałam, warto, żeby Państwo zdecydowanie, nawet jeżeli wyniki badań są negatywne, nawet jeżeli badanie nie wyszło, nawet jeżeli musieliśmy je przerwać, to powiedzmy o tym, tak? Coraz więcej czasopism publikuje tak zwane negatywne dane naukowe, tak? Czyli negative results, gdzie coś założyliśmy, a hipoteza się nie potwierdziła. Nie szkodzi. To też trzeba opublikować, bo Państwo zrobili dobrze badanie, dobrze je zaprojektowali i warto o tym powiedzieć na łamach prasy naukowej. No i ostatecznie zobaczą Państwo, że jak Państwo zaczną robić badania,
to nigdy potem to się nie kończy, mówiąc krótko. Czyli jakby im dalej jesteśmy, tym więcej mamy pomysłów, tym więcej mamy współpracowników, oni mają swoje pomysły, mamy swój zespół i rzeczywiście cały czas jakby kontynuujemy. I warto też, jak już zaczniemy jakiś temat, to po skończeniu pierwszego badania nie ustawać, tylko jak już się staliśmy ekspertami, to może coś innego nam przyszło do głowy i może chcielibyśmy jakieś inne badanie w tym kierunku też wraz z naszym zespołem zaprojektować. To właśnie jest to continue. Tutaj właśnie zdaje się z jednej z konferencji, na której tutaj między innymi z panem profesorem Filipiakiem, ale także z innymi osobami z naszej kliniki byliśmy. Tutaj właśnie pokazuję Państwu to zdjęcie, żeby pokazać, jak ważny jest zespół i taka kontynuacja pomysłów rodzi się oczywiście nie tylko na łamach konferencji czy też wykładów, ale czasami właśnie gdzieś tam wieczorem przy kolacji, przy stole albo na jakimś prywatnym spotkaniu ktoś będzie miał dobry pomysł i czasami najlepsze badania właśnie można stworzyć w takich nieformalnych warunkach. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To był mój ostatni slajd. No i zapraszam Państwa do dyskusji. Szanowna Pani doktor, jeśli mogę zadać pytanie. Na początek, tak, zapraszam. Nawet dwa pytania. Na początek chciałbym zapytać, czy w Polsce mamy dostępny cytometr przepływowy, który byłby możliwy do użycia do oceny mikrocząstek? Świetne pytanie. My akurat tutaj, no myślę, że nie jest to tajemnicą, że Sylwester, ojej, przepraszam, czy Państwo mnie widzą? Tak, widzimy. Super, że Sylwester jest tutaj współautorem licznych publikacji, też między innymi pierwszym autorem, jest już sam ekspertem na temat mikrocząstek. Mam nadzieję, że nie zanudziłam tutaj tych z Państwa, którzy już o tym dużo, dużo wiedzą, tym wykładem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wszystkie badania, które robimy w tej chwili, wysyłamy te próbki tak pieczołowicie pobierane od naszych pacjentów do Amsterdamu. I przyznam szczerze, że trochę to wynika z przyzwyczajenia, trochę to wynika z tego, że ja teraz jestem w Amsterdamie i z tego, że już tutaj mamy współpracę, ale odpowiadając na pytanie, w Krakowie jest pani profesor Stępień, z którą mamy jedną publikację właśnie też na temat mikrocząstek. Ona jest fizykiem i ma, wydaje mi się, w tej chwili lepszy cytometr niż nasz amsterdamski. Także niewykluczone, że po powrocie do Polski w przyszłym roku będziemy kontynuowali badania jakby na dwa fronty, bo myślę, że jej cytometr ma jeszcze lepsze możliwości, między innymi możliwości na przykład sortowania, tak? Czyli nie wiem, wyboru tylko specyficznej subpopulacji mikrocząstek i tylko ich zbadania. No i jeszcze wyższą czułość niż ten holenderski, więc w Polsce jak najbardziej jest taki cytometr. No i mam nadzieję, że uda nam się nawiązać z tym ośrodkiem wkrótce współpracę. Świetnie, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że uda się uśmiechnąć do pani profesor, żeby nawiązać współpracę. Wiadomo, że jednak ośrodek krajowy będzie też łatwiejszy komunikacyjnie, żeby przetransportować, żeby to oznaczyć. I tańszy może. Tak, a drugie pytanie będzie bardziej skomplikowane. Skąd się najczęściej biorą najlepsze pomysły? Czy to wynika z czytania artykułów i szukania w nich jakiejś luki w danych, której jeszcze nie ma? Czy najczęściej rodzą się właśnie w takich spotkaniach w miłym towarzystwie, jak te na zdjęciu? No to jest rzeczywiście trudne pytanie. Muszę sobie przypomnieć jakieś swoje pomysły. Ja myślę, że one się rodzą w ogóle z dyskusji. To chyba przynajmniej, ja, trudno mi powiedzieć, bo myślę, że to troszkę może być indywidualne w zależności od badaczy. Natomiast jak myślę o moich jakichś tam pomysłach, to jednak zwykle rodzi się to z dyskusji. To znaczy, to nie musi być dyskusja na kolacji przy winie, ona może być też na korytarzu w szpitalu, ale relatywnie rzadko jest tak, że na przykład siadamy przed komputerem, no i mówimy sobie, no teraz przejrzymy literaturę i wpadniemy na jakiś pomysł. To myślę, że raczej nie. To troszkę jest tak się przenika, czyli na przykład jakiś temat nas interesuje, coś tam o tym poczytamy, później porozmawiamy z kimś, kto wie więcej, on nam podsunie jakiś pomysł, my poczytamy coś jeszcze innego i wymyślimy, i nagle jakby mamy w głowie jakiś tam pomysł, widzimy, że tego jeszcze nie było, albo nie wiem, było, ale możemy zrobić to teraz lepiej, bo teraz mamy lepsze metody.
Więc wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie kluczowa jest ta współpraca i dlatego warto rozmawiać z mądrymi ludźmi. Teraz oczywiście jest to trudne, bo nie mamy konferencji. No, kiedyś konferencje były takim miejscem wymiany myśli, ale wydaje mi się, że to jest klucz, czyli właśnie jakieś takie dyskusje. I jeszcze anegdotycznie opowiem, że kiedyś siedziałam, jak przyjechałam pierwszy raz do Amsterdamu na taki staż typowo badawczy, to było dla mnie, proszę Państwa, straszne, bo ja byłam przyzwyczajona do pracy w klinice, gdzie ciągle coś się działo, gdzie ciągle no, było to bardzo różnorodne. A tutaj przyjechałam do Amsterdamu, no i miałam jakieś tam eksperymenty zaplanować, no ale w praktyce praca naukowca polega na tym, że po prostu się siedzi przed komputerem w większości. No więc ja siedziałam przed tym komputerem, no i tak już miałam coś wymyślić. I tak jak mówię do Państwu, to jest niemożliwe, tak żebyśmy siedząc po prostu przed komputerem nagle coś wymyślili. No ale ja twardo siedziałam, bo to była moja praca i też nie wiedziałam, co ze sobą wtedy jeszcze zrobić. I przyszedł mój szef, właśnie dr Newland, i powiedział, popatrzył na mnie i powiedział do mnie tak: Aleksandra, idź na rower. I to było piękne popołudnie, więc ja no mówię, ale ja jestem w godzinach pracy, bo tu Holendrzy bardzo o to dbają, żeby te godziny pracy były takie no rzeczywiście odsiedziane w pracy. On mówi, ale idź na rower i pomyśl o tym, co byś chciała zbadać. Mówi, wiesz, tak, przejedź się z godzinkę, no już wieczorem na co wymyśliłaś. Więc rzeczywiście czasami jest tak, że lepiej nam się myśli gdzieś tam w plenerze, a niekoniecznie tak w natłoku właśnie szpitala czy laboratorium. To tak a propos pomysłów. Super. Tak właśnie akurat mi się skojarzyło, że ty lubisz sobie pojeździć na rowerze i na rowerze przychodzą ci świetne pomysły. Ja akurat byłem wczoraj pobiegać i też mam takie pytanie, też rozmyślenia właśnie w plenerze. Czy są już prowadzone badania dotyczące mikrocząstek u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego w przebiegu COVID? Bo widziałem już i na dyżurze, i na pediatrii pacjentów, którzy byli bezobjawowi, przeszli bezobjawowo COVID. Natomiast po dwóch, trzech tygodniach rozwinęły się u nich niespecyficzne zaburzenia rytmu serca i potem niewydolność serca i to okazało się być zapalenie mięśnia sercowego właśnie w przebiegu, najprawdopodobniej COVID. Czy są już jakieś badania dotyczące biomarkerów, mikrocząstek? Bardzo dobre pytanie. Przyznam szczerze, że myślę, że nie ma. Więc jest to dosyć ciekawy temat. Znaczy, myślę w ogóle, że zapalenie mięśnia serca jako takie jakby było oceniane pod kątem właśnie mikrocząstek, natomiast niekoniecznie w przebiegu COVID, więc tutaj rzeczywiście pytanie, oczywiście ja od razu mam w głowie tysiąc myśli, jak to by porównać, że jaka grupa kontrolna, że może pacjenci COVID versus ci bez COVID też z zapaleniem, albo versus zupełnie zdrowi pacjenci, także Sylwester, gratuluję, bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że takiego badania nie było i być może no, warto rozważyć taki pomysł. Natomiast też poruszyłeś bardzo, bardzo ważny temat. Ja, proszę Państwa, miałam przed chwilką właśnie i dokładnie o tym mówiłam w wywiadzie dla Pulsu Medycyny, bo właśnie wywiad był na temat powikłań kardiologicznych, między innymi COVID, i coraz częściej są takie niepokojące doniesienia właśnie nie tylko o arytmiach, ale w ogóle o różnych powikłaniach typu właśnie zapalenia mięśnia serca u pacjentów, którzy nawet przeszli COVID bezobjawowo. Teraz część badaczy robi jakby takie przesiewowe rezonanse mięśnia serca, tak, u tych pacjentów. No i rzeczywiście w ostatnich badaniach takie trendy się pojawiają. Oczywiście musimy o tym ostrożnie na to patrzeć, bo to czego Państwu jeszcze nie powiedziałam w trakcie tej prezentacji, to no, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak? Jedno badanie to jeszcze nie jest ostateczny fakt, że tak jest, bo każde badanie ma swoje ograniczenia. Natomiast no, pojawia się to coraz częściej ten wątek właśnie takich odległych powikłań i wśród nich taki stan jakby podzapalny kardiomiocytów. Często jest obecny u pacjentów nawet bezobjawowych. Nie chcę Państwa straszyć, bo te liczby były po prostu imponujące, więc już nie będę mówiła w jakim odsetku. No ale były takie, że ja sama, ponieważ miałam bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2, zaczęłam się zastanawiać, czy właśnie nie powinnam jakiegoś rezonansu sobie zrobić. No ale myślę, że czuję się na tyle dobrze, że nie.
Ale temat jest rzeczywiście bardzo ciekawy i bardzo na czasie. Świetnie, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że uda nam się wszystkim jak najszybciej zaszczepić już dwoma dawkami i być bezpiecznymi w jakiś sposób. Bardzo mocno zazdroszczę, bo niestety w Holandii jest, słuchajcie, inny system, a mianowicie nie taki, że grupą zero byli lekarze czy studenci medycyny, ale grupą zero byli pacjenci powyżej 70 roku życia i z chorobami przewlekłymi. No i mam nadzieję, że do żadnej z tych grup się jeszcze długo nie będę zaliczać. Więc no niestety, ale moja kolej to będzie gdzieś tam może za pół roku. Więc pod tym względem tutaj Polska, no moim zdaniem zaczęła dla nas korzystniej no, niż Holandia. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli chodzi o dobre pomysły, to ja tutaj nawiążę do wcześniejszego spotkania, na którym wiem, że byłam też z Olą Idzik na spotkaniu pani doktor i było tam powiedziane, była anegdotka dotycząca tego, że dobre pomysły czasami przychodzą późną nocą, więc jeżeli tutaj niektórzy właśnie nie mogą spać w nocy, to dobrze wykorzystać te momenty. A zresztą może nie chodzi o to, że przychodzą pomysły, ale same po prostu pytania na różne tematy. Mhm. Na spotkaniu z doktorem Krzysztofem Ozierańskim kiedyś było powiedziane właśnie na temat zapalenia mięśnia sercowego, mhm. że też w tej kwestii jest dużo pytań na ten temat, więc jeśli ktoś szuka faktycznie jakiegoś pola do popisów pod względem markerów czy coś takiego, to jak najbardziej tutaj ja mogę się podzielić, że o czymś takim słyszałam. Zdecydowanie, tak, to jest w ogóle bardzo taka no, tajemnicza choroba i pan doktor Ozierański jest tutaj u nas w klinice ekspertem w tym zakresie. No ale jak Państwo byli na spotkaniu, to z pewnością wiedzą Państwo więcej ode mnie na ten temat. No i też się zgadzam oczywiście, że te pomysły, to jak powiedziała pani Małgorzata, no przychodzą czasami w najmniej spodziewanych momentach. No to w sumie jest też urok pracy naukowej, tak, że my tego nie możemy tak zaplanować. Ci z Państwa, którzy pisali już artykuły naukowe, a widzę, że większość, bo widzę, że znajome twarze, które są współautorami. Pani Małgorzato, ja ten artykuł sprawdzę jeszcze dzisiaj, bo wiem, że zalegam z tym naszym spotkaniem. Nie, spokojnie, ja się nie odzywam, dlatego. Natomiast rzeczywiście czasami jest tak, że Państwo pewnie już sami wiedzą, że to nie jest tak, że Państwo usiądą i zawsze tak samo nam idzie. Tak, czasami siedzimy 3 godziny i nie wiem, napiszemy 3 zdania, a czasami po pół godziny mamy już połowę artykułu, tak? Więc jakby to są też takie uroki pracy naukowej, że nie zawsze można wszystko w takim tempie, to nie jest na czas, tak? Tylko to jest na no, kreatywność i też musimy czasami być wypoczęci, czy czasami, nie wiem, w jakimś tam specjalnym stanie umysłu, no nie wiem, oczywiście nie zachęcam do jakichś tutaj chociaż no w sumie jakieś tam brainstormingi czy burze mózgów na imprezach, ciekawe dyskusje też mogą się wydarzyć, więc w każdej chwili, najmniej przewidzianej. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja chciałam jeszcze zapytać pani doktor o taką rutynę badacza jakby. Gdyby mogła się pani doktor podzielić swoimi właśnie takimi zwyczajami dotyczącymi aktualizowania informacji, jak zostać na bieżąco, jak pani doktor to ogarnia? Bardzo dziękuję pani Dominiko. Pani Dominika dzisiaj też wysłała artykuł właśnie. Natomiast generalnie, proszę państwa, rutyna badacza. No jest to na pewno jest to trudne. Znaczy to jest tak, jeżeli pracujemy w jakimś temacie, to często te artykuły będą same do nas przychodziły w takim znaczeniu, że czytając o swoim temacie, no jakby musimy przejrzeć literaturę w tym zakresie, to co zostało ostatnio opublikowane i to jakby jest mniejszy, jak no tutaj można powiedzieć, problem. Ja przyznam szczerze, że najczęściej najłatwiej robi mi się przegląd literatury pod kątem tego, co w tym momencie piszę. Czyli na przykład jak pisałam o powikłaniach zakrzepowo-zatorowych w COVID, to sobie ułożyłam tą wiedzę pod tym kątem. Czyli tak jakby na każdy temat, o którym piszę, staram się sobie ułożyć wiedzę. Natomiast no, jest mnóstwo tematów, pani Dominiko, i tutaj muszę przyznać się, no niestety, że tak jest, o których mam dużo mniejszą wiedzę, niż bym chciała. No bo trudno jest być ekspertem w każdej dziedzinie, to chyba tylko pan profesor Filipiak, który naprawdę na każdy temat po prostu jest w stanie najnowsze wiadomości tutaj jak z rękawa przedstawić. Natomiast no jest to na pewno trudne.
ale myślę, że też dosyć dobrym taką rutyną badacza jest taka prasówka. Na przykład, no nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich czasopism przeglądać, ale są takie, na przykład w zakresie kardiologii są takie trzy czasopisma, na przykład właśnie tam JACC Cardiology albo New England oczywiście, czy Lancet. My w klinice mamy takie Journal Watcher, czyli gdzieś tam te artykuły, które się pojawiły, są nam przedstawiane raz w tygodniu, ale warto sobie, jak mamy chwilę, to przejrzeć sobie nawet to, co było opublikowane. Nawet tylko abstrakty albo tylko tytuły. Jeżeli coś nas zainteresuje, to sobie to po prostu tak na spokojnie przy, nie wiem, niedzielnej kawie na przykład przejrzeć. Oczywiście to nie musi być tam raz w tygodniu, tylko po prostu raz na jakiś czas, bo to nam też daje taki pogląd tego, co się dzieje, tak? W ogóle, tak? W świecie kardiologicznym, czy w ogóle w innym świecie, jeżeli Państwo wybiorą inną specjalizację. No i to, co też polecam, to są, proszę Państwa, konferencje, tak? No niestety teraz jest trudniej, bo te konferencje są rzadziej, czy w ogóle ich nie ma, tak? Raczej live, tylko są online, ale nie rezygnujmy z nich z tego powodu, bo często to jest naprawdę taka kwintesencja tego, co na przykład się stało w świecie kardiologicznym w ostatnim roku, w dwa dni, więc to do tego też bardzo zachęcam, żeby w taki sposób swoją wiedzę aktualizować. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje Panią Dominikę. Tak, satysfakcjonuje mnie, bardzo, bardzo dziękuję i też trochę mnie uspokaja właśnie to potwierdzenie, że no jednak nie jest to łatwe i na pewno, chyba że jest się profesorem Filipiakiem, to wtedy można być ze wszystkim na bieżąco, ale w przeciwnym razie i powiedzmy kończąc studia, pewnie jeszcze nie można za bardzo tego od siebie oczekiwać. Zdecydowanie nie, proszę tego od siebie nie oczekiwać i to na pewno przyjdzie z czasem. No ja nie ukrywam, że, znaczy to też troszkę jest tak, że im więcej wiemy, tym więcej zdajemy sobie sprawę z ogromu, tak, tego badanego przez nas obszaru i tym więcej nie wiemy. W związku z tym to też jest dobry etap w momencie, kiedy sobie zdajemy sprawę, że to nie jest tak, że my już, zresztą Państwo wiedzą na pewno z nauki do egzaminu, ja pamiętam sama z nauki, nie wiem, do któregoś z tych dużych egzaminów, że jak zaczynamy, to nam się wydaje, że no tam dobra, prezentacji przejrzymy kilka, a później im więcej się uczymy, tym więcej tego materiału jest, prawda? To chyba jest takie częste poczucie, przynajmniej ja tak miałam. To prawda, ja jestem w przededniu egzaminu z pediatrii i z chirurgii, także właśnie zdecydowanie na tym etapie. Trzymam kciuki w takim razie. Czy jeszcze jakieś pytania? To w sumie ja mam jeszcze jedno pytanie do Pani doktor właśnie. Czy Pani jest zainteresowana jakby też, czy bierze pod uwagę taką współpracę interdyscyplinarną, czy chodzi mi po prostu o inne dziedziny medycyny niż kardiologia, bo w sumie właśnie ja też się zastanawiam jeszcze, w którym kierunku mogłabym pójść i wcale może niekoniecznie kardiologicznym i tak w ogóle zastanawiam się na przyszłość. Wydaje mi się pewnie, że to jest możliwe, zresztą ta prezentacja była tego potwierdzeniem, że tak naprawdę chociażby właśnie mikrocząstki są bardzo przyszłościowe też w innych dziedzinach, więc czy Pani doktor bierze coś takiego pod uwagę? Proszę Państwa, zdecydowanie tak. W ogóle teraz jest to takie modne pojęcie takiej współpracy między interdyscyplinarnej, bo na pewno Państwo słyszeli takie terminy jak kardioonkologia, kardioseksuologia, kardiodiabetologia, tak? Także kardionefrologia, także tutaj jak najbardziej tak, no bo ostatecznie nasz pacjent jest w ogóle interdyscyplinarny, tak? No rzadko jest tak, że pacjent ma jedną chorobę, więc tutaj jak najbardziej tak. I często te badania interdyscyplinarne są szczególnie wartościowe, dlatego że jednak my mamy jakiś tam swój punkt widzenia, swój kąt, natomiast ktoś, kto zajmuje się pacjentem nefrologicznie, na przykład zupełnie inaczej na to patrzy. Więc to jest bardzo, bardzo cenna współpraca. I na przykład taką współpracę mamy między innymi z, no choćby z panem profesorem Postułą, gdzie tutaj jego ośrodek bada także pacjentów neurologicznych, tak? Z panem profesorem Łukaszem Szarpakiem, który jest specjalistą medycyny ratunkowej. No, dodatkowo ja tutaj współpracuję też z takimi osobami z dziedziny bardziej basic science, czyli z takimi osobami działającymi w badaniach przedklinicznych. Także ja myślę, że jeżeli pomysł jest interdyscyplinarny, to w ogóle na pokładzie, że tak powiem, na pokładzie projektu muszą być specjaliści z obu dziedzin, tak, żebyśmy mogli w ogóle, aha, na przykład kolejny temat, który teraz będzie opublikowany, też muszę napisać tą publikację, bo już dane są,
tym tematem Ola Idzik, którą też tutaj chyba widziałam, wygrała jedną z konferencji. Temat funkcji płytek, ale u pacjentów poddawanych operacji tętniaka aorty, czyli z kolei taki temat kardiochirurgiczny, tak? Więc Pani Dominiko, zdecydowanie zachęcam, żeby się nie zamykać na jedną dziedzinę, tylko jak najbardziej być otwarty na różne współprace interdyscyplinarne. Super, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Chyba wszystkie. Gdyby coś się jeszcze pojawiło, to zachęcam do kontaktu e-mailowego. Dobrze, to jeżeli nie ma dalszych pytań, to chyba będziemy kończyć. Pani doktor, dziękuję bardzo za przybycie dzisiaj, za dzisiejszy wykład. Był bardzo wartościowy. I dziękuję wszystkim za przybycie. I może ja jeszcze w czacie wpiszę adres mailowy do pani doktor, oczywiście, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania. To się pojawi na czacie i oczywiście nagranie z dzisiejszego spotkania wstawię dzisiaj wieczorem na grupie. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za obecność i życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za sesję. Bo wiesz, że taki trudny moment. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.